Witam serdecznie. Nie wiem, czy mnie słychać. Jestem w pewnej odległości, ale najważniejsza rzecz. Już przybliżam kamerkę. Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli konkretnie astrologia. Jesteśmy na dzień przed nowym, a właściwie nowym rokiem, a właściwie przed nowym etapem całego naszego, można by było powiedzieć, nawet życia, bo otwieramy przed sobą nową przestrzeń. Aby nie zmarnować tej przestrzeni, najważniejszą rzeczą jest to, by być sobą. To jest zero. Ja wiem, że numerologicznie ten rok jest taki, czy taki, czy taki, czy taki właściwie, ale bardziej wolałbym planetarnie, ale planetarnie dopiero jutro mówię, ze względu na to, że jutro jest ten nów i będziemy rozmawiać o tym nowiu przez kilka dni, bo po pierwsze nów, nowy rok, wejście do znaku wagi i otworzenie nowej świadomości, otworzenie nowego cyklu spojrzenia na pewne historie. Zresztą zwróćcie uwagę, ja bardzo często tutaj omawiam pod różnymi tytułami. Dzisiaj jest chłodno, a dzisiaj mamy 14 września 2023 rok, bo zapomniałem o tym, bo tak to zgubimy się, jak będziemy szukać jakiegoś aplauzu. I też tak się zastanawiam, czy pójdziemy tu, czy pójdziemy tu, ale pójdziemy tutaj. Wrócimy sobie tamtym parkiem i... Bo jesteśmy w parku, a jesteśmy w rzeczywistości. W 12 sektorze dla wagi jest to panna. Panna, ostatnia doda samsa panny, to lew. I dlatego też to pokazywanie się, jacy jesteśmy dumni, jacy jesteśmy wielcy, jacy jesteśmy... można być, można pokazać. Nawet słuchajcie, przyglądam się, ja nie wiem, czy też to macie, ale na YouTubie pokazują się zdjęcia z lwami, walka lwów. No i między innymi walka o tak zwane miejsca w Sejmie, ale i także walka... No tam daleko na Bliskim Wschodzie albo Dalekim Wschodzie, jak wolicie, bo to różnie, a kraju, który nie jest w Europie, a jest w Europie. Czyli dokładnie chodzi mi o kraj, który jest pod gwiazdy Dawida. Albo też można by powiedzieć, że mamy norę w swoim godle. Chociaż wolał, to jest właśnie takie problematyczne, czego my nie mamy. Mamy orła i to wszystko. Próbowano nam w pewnym momencie wklepać szczerbiec. Atrybutem naszym jest szabla polska. To jest ewenement w historii, ponieważ jest to najlepsza do fechtowania, tak? Narzędzie fechtunku, o tak nazwijmy. I mamy jeszcze no sporo takich rzeczy wielkich, niepowtarzalnych. Tak się zastanawiam, co? Kulinarnie na pewno bigos. Chociażby niektórzy twierdzili, przepraszam, ale to jest litewskie. A kto sprowadził kapustę do Polski? Bez przesady.
prawdopodobnie, jeżeli kiszonki w ogóle powstały, to kiszonki powstały gdzieś tam w Azji, a my żeśmy tylko je wykorzystali, ale że akurat było to modne, to tak jakbyśmy powiedzieli, że flaki są nasze polskie, a przecież są irlandzkie. Ta zupa z flaków. Ale my mamy za to polewkę, zalewajkę i jeszcze jakieś inne kulinarne rzeczy. Dobrze, odstąpmy od tej kulinarności w astrologii, bo taka też jest. I chciałbym się tym zająć, ale jeszcze troszeczkę. To w offsetce już będziemy te kulinarne rzeczy. I teraz, jeżeli jesteśmy w tym ostatnim haśle, już tej końcówce, tak, panny. Panna jest rozliczeniem. Rozliczenie z czasu, przede wszystkim minionego, nie tego teraźniejszego, tylko tych wszystkich fragmentów, które żeśmy albo z jakiegoś powodu nie skończyli, co jest bardzo złą cechą, albo nie potrafimy zweryfikować tego wszystkiego, co żeśmy dokonali. Czyli dokładnie, nazwijmy to tak po chrześcijańsku, rachunku sumienia. Co mnie to zawsze śmieszy, ten rachunek sumienia, bo jakie sumienie mają niektórzy, to wiemy o tym, chociażby niedaleko uderzając, ale proszę przypomnieć się sobie 3 lata temu, co było, a dzisiejsze. I te, co najciekawsze, że te autorytety są nadal autorytetami. I jak się czuje taki człowiek? To, że on się upokorzy? Że on powie, no była taka sytuacja? Taka sytuacja była... dla mnie nie ma tłumaczenia. Pamiętajcie o tym, że jeżeli patrzymy na to z takiego punktu widzenia, to będziemy chłostani przez tą przyrodę. Ta przyroda wyznaczy kierunek naszej eksploatacji przestrzeni. My musimy się dokładnie zastanowić, co chcemy budować, jakie chcemy przeżyć działania, aby odnieść spragniony sukces. To jest ogromne wyzwolenie, że budujemy coś nowego. Budujemy coś przepięknego, budujemy coś niewyobrażalnego. To jest to, że my stajemy się w tej chwili najbardziej otwarci na wszystkie działania, ponieważ stoimy przed nowym. Dokładnie, kiedy rozpoczęła się ta ogromna walka z bolszewizmem i żeśmy... ja zawsze zapominam, jak ta aktorka powiedziała wtedy w telewizji Szczepkowska chyba, że koniec z tym układem. Okazuje się, że jaki koniec? Nie chcę powiedzieć, droga koleżanko, bo... ale właśnie w kynologii tak. Ponieważ posiadała wtedy pierwsza American Spring...
spaniele amerykańskie. Te takie, dla mnie takie uśmiechnięte. Zresztą gro aktorów wtedy wpadło na pomysł paradowania z tymi spanielami. No i przed moim domem też rodzina o tym samym nazwisku. Zresztą chyba był pan Szczepkowski, był kierownikiem sekcji spaniela. Takie mam wrażenie. Chyba tak. Pamiętam jedną rzecz, którą mnie nauczył fantastycznie. Pokazał mi szczeniaki, jak wygląda, jak się bada szczeniaki. To pamiętam dokładnie, jak wtedy miałem po raz pierwszy do czynienia. Zobaczcie, ile to lat było wtedy. To był mój właściwie pierwszy pies, Afgan. Ale znowu weszliśmy na kynologię. Jak się chodzi po tym drugim parku, tutaj jak jest szkoła filmowa, o tu z tyłu jest szkoła filmowa, to słuchajcie, od razu wchodzę na kynologię. Nie wiem dlaczego, to jest dużo piesków bardzo ładnych, albo uciekinierzy ze szkoły, tak zwane wagary. To też się zdarza w życiu. Też chodziłem na wagary, a dlaczego nie? Każdy chodził na wagary. Ci, co nie chodzili, to dzisiaj w Sejmie siedzą, bo byli tak zwani pilni i uczynni. Wagarowicze, bo wagary zmuszały nas do jakiegoś takiego myślenia i wagary są wspaniałą rzeczą, bo i po wagarach, jeżeli dobrze z dzieckiem porozmawiacie, to wtedy się zorientujecie, jakie dziecko jest. Jakie ma predyspozycje. Bo jeżeli dzieciak ucieknie do zoo, no to znaczy, że darwinizm jest daleki od darwinizmu, bo chce zobaczyć, jak wyglądają ci, co go uczą. Bo od zwierząt się naprawdę można wiele nauczyć. Teraz, jeżeli pójdziemy jeszcze w innym kierunku, na przykład bardziej w głębnym, czyli tutaj powiedzmy, że wagary typu kino, no to chcą zobaczyć na tej płaszczyźnie świat neptunalny, czyli ten, który jest właściwie obłudą, bo kiedy zabraknie prądu, zobaczą tylko białą planszę, no i w tej białej plansze pozostaną ich marzenia, czyli dalszy scenariusz tego filmu, tego działania, które jest. Teraz, jeżeli pójdą do McDonalda, no to jest najgorsze, bo chyba mają niewyrobione kubki smakowe i w domu brakuje czegoś poważnego, świadomości, bo wtedy się zjedzą śledzia, który nie jest śledziem, tylko śledził kiedyś, ale pozostał smak tylko po nim. To jest coś niesamowitego. Ja pamiętam, kiedy kiedyś był proces, że ktoś kogoś tam gdzieś w gardle, jakaś tam ość, a prawdopodobnie McDonald's powiedział, że to nie jest ryba i udowodnił to. No to co to jest? To jest jak się robi ten zapach? Taki troszeczkę. No i teraz to jest. Ja wam kiedyś pokażę na kosmogramie, jak się oszukuje, jak się robi, jak co, gdzie co jest. Najłatwiej to jest. Najłatwiejsza sprawa to jest w astromedycynie. W astromedycynie po prostu czasami jak się siedzi i uczy się astromedycyny, to dosłownie się przestaje, jak to jest pięknie, po prostu przestaje się wierzyć. Ja zawsze to pokazuję, zobaczcie. Taka niesamowita ściana płaczu. Ta wierzba płacząca. Ja powinienem to przejść i zrobić tak siebie na tle tego. O, tak. Witam. Mówiłem o zdrowiu. I pytam o zdrowie, tak?
jak tam w zdrowiu i jak idziemy, to po prostu czasami się nie chce wierzyć. Dopiero jak są lekarze, jak są praktycy albo osoby, które cierpią na to schorzenie, to wtedy tak jest. I tak samo właśnie tutaj jest, że zresztą co tu ukrywać, na każdym froncie działanie jest jakiś astrolog, tylko nie każdy astrolog jest znaczy inaczej. Jeżeli jest przekupny, no to będzie działał po tamtej stronie. Po tej złej? No oczywiście, no. Ale jedna rzecz. I zwróćcie uwagę na to. Na tych dwóch, którzy byli od Heroda i poszli do małego Jezusa i się naprawili, uciekli. Dlaczego? Dlatego, że wiedza. Jeżeli sprzedajemy wiedzę złu, to musimy potem odpokutować to i znikać. To jest to. To jest to, z czego skorzystali na przykład Amerykanie przy tym, co jest najgorszą rzeczą, przy doktorze Mengele. A wiemy, co on robił w obozach, w obozie. I to na kim? Najbardziej powinni wiedzieć o tym Szwedzi, a Szwedzi się też nie przyznają do tego, że oni te eksperymenty w gruncie rzeczy badają. A czy eksperymentują? Jeżeli się bada jednostkę, to opisuje się tą jednostkę. Ja pamiętam, kiedy moja koleżanka ma męża lekarza i on pojechał na... Tylko nie wiem, na jakąś misję właśnie, tam gdzie była wojna i właśnie pokazywał te zdjęcia, wiecie, które są i ona nie mogła tego oglądać. A taka jest rzeczywistość, no kto lubi oglądać operacyjne czy te jakieś sytuacje takie, to są przerażające i właśnie to jest to. Dlaczego mówię o tym? Słuchajcie, to jest panna. Panna zajmuje się medycyną. Panna to szpitale. Jakby ktoś tam powie, proszę pana, pan mówi o strasznych rzeczach. Nie. Właśnie to jest to, że ja tutaj idąc sobie po tym parku opowiadam tak sobie, ale uczę po prostu państwa myślenia. Ja wiem, że to myślenie jest troszeczkę nostalgiczne. No o czym on gada? Ale kiedy prześpicie to, kiedy przetransformujecie to na siebie, to wtedy zrozumiecie, o co chodzi. Bo łatwo jest opowiadać dzisiaj o schabowym. Ale w jakiej formie? Czy tego lwa, który był, który zjadł, a w tej chwili wieprzowina na przykład w niektórych kulturach jest w ogóle zabroniona. Macie muzułmanie, nie jedzą wieprzowiny. Kiedy idąc do tego, ja też nie wiem wieprzowinę, chociaż to jest nieprawda, bo jak lubię salami, lubię w miarę kabanosy, nie wszystkie, nie są takie dobre, jak kiedyś były, chociaż się zdarzają, niektórzy potrafią zrobić, bardzo lubię białą kiełbasę, ale nie każdą oczywiście, w barszczu i jeszcze co lubię z takich rzeczy, jeszcze zjem kotlet mielony, taki mieszany tak zwany. Ostatnio nie jem i to już, bo ja wiem od jakichś 4 albo 5 lat, nie jem kurczaków. A ze względu, nawet nie więcej nie jem tych kurczaków, więcej, dłuższy okres. Od momentu, kiedy poznałem taką rodzinę, on miał 1,70 m, ona miała 1,60 m, góra 2, a ich syn 1,90 m, chyba 8 albo 9. I on miał wtedy, nie pamiętam ile lat, ale chodził do, albo do, między 7 a 8 klasą szkoły podstawowej był, więc jeszcze mógł rosnąć. I
I oni się zwrócili do moich rodziców o jakąś taką pomoc typowo medyczną. Teraz się zastanawiam, czy to było 7 lat temu, bo ja mówię tak 7 lat, 3 lata temu, to nie było tyle. Ojej. Tak, nie, bo mój ojciec już nie żyje, już dłużej. Teraz się zastanawiam, jak to było. Ale to nieistotne, bo chodzi o samą puentę. I okazało się, że jemu zrobiono badania genetyczne i ze względu na hormony, które podają się kurczakom, on po prostu lubił tak zwaną łódkę i piersi, mamusia mu dawała i tak wyrósł, ale chodzi o to, że materiał, z którego on się zbudował, był pusty. I go bardzo bolały stawy, miał bardzo słabe kości. Znaczy tutaj chodzi o to wszystko. Dzisiaj by można było powiedzieć suplementowanie, tak? I można by to, przypuśćmy, nie wiem, teraz plączę się, czy... Nie wiem, czy był wtedy biorezonans. Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć, bo wszyscy mówią 20, 30, 40 lat temu. Tylko ja się zastanawiam, zaraz, ile to lat temu było? Bo ja tak sobie tutaj palnęłem, ale podejrzewam, że to było więcej lat temu. No to musiało być jakieś 20 lat temu. Czas mi się miesza. Po prostu wiecie dlaczego? Dlatego, że tak. Po prostu ja pracuję bardzo często na zjawisku. Ponieważ mam bardzo dużo książek, bardzo starych. Bardzo starych, jeszcze na przykład XIX wieku, medycznych chociaż. Czytam jeszcze jakiś inny książek, z których się uczyli osoby, które... No, moi dziadkowie i pradziadkowie. Ponieważ ja je lubię bardzo czytać, bo one dają sekwencję tego wszystkiego, co powinno być. A już najbardziej bardzo lubię, w tej chwili są takie replinty zielarskie na przykład. Nie pamiętam teraz, jak on się... Teraz wyszła taka podwójna książka. Jedna, to są dwie... Ten człowiek w obozie koncentracyjnym zginął w Oświęcimiu. Ma takie jakieś dziwne, proste nazwisko. No nie przypomnę sobie. Ale tutaj chodzi o to, że on właśnie bardzo dobrze mi się to czytało. Wyjątkowo dobrze. Nie do końca, bo... ale tutaj trochę poczytałem na temat dokładnie ziół. I każdy zielarz pokazuje spektrum danej rośliny. I ta roślina działa zgodnie z pewnym schematem astrologicznym. Bo tak jest zbudowany człowiek. Nie wiem, czy kojarzycie Leonardo da Vinci, to koło i w środku ten człowiek taki w formie gwiazdy, czy jak tam. Bo najpierw stoi na baczność, potem ma w literę T, a potem unosi i robi siebie taki, no jak głowa, to coś w rodzaju pentagramu. I to jest bardzo świetny pomysł, fantastyczny, zresztą Leonardo da Vinci, wspaniały człowiek, tylko szkoda, że nie zostawił po sobie potomka, bo on miał tego wychowanka i to był, on z dodatku pochodził z biednej rodziny i doszedł do ogromnych zaszczytów, ale wiecie jak to jest, to były czasy inne i zawsze tak jest, że... drugi geniusz nie powstanie. To nie jest, tak jakby można było powiedzieć, genetycznie genialna rodzina. Bardzo często tak nie jest. No proszę, ten chłopak na tym e-bike'u, na tym rowerze elektrycznym, bardzo ładnie, bo cichutko przejechał, a mnie bardziej gumę było słychać na tym asfalcie niż cokolwiek. I to jest właśnie
Dobrze, ale zejdziemy z tego tematu, bo ten temat będziemy wałkować. Dlaczego mówię o ziołach? No bo zioła też są medyczne. A w dodatku w tej chwili wszyscy, co się zajmują ziołami, jeżeli nie będziemy ratować tej dyscypliny medycyny, no to będzie tragedia. Bo już w tej chwili w aptece, a wie pan, tam jakaś zielarka przyjmuje. To nie zielarka, tylko naturoterapeutka i po prostu suplementuje i przede wszystkim suplementuje ziołami. No to więc jaka tam zielarka? Patrzę, jak to jest pięknie. Jest ta moja. O, zaraz wam pokażę, o co chodzi. O, tutaj jest ta przepiękna moja roślinka, ale jedna rzecz. Ja wczoraj nie zebrałem, nie zerwałem, tylko zerwałem ten jeden kwiatek, a on jest taki, no miejmy nadzieję, że rozkwitnie to. Ale mnie chodzi zupełnie o co inne. Ja potrzebuję zupełnie co innego. Potrzebuję liścia. Ponieważ kwiaty już w obrazie namalowałem. Jeszcze nie szczegółowo, ale to szczegóły, to mamy czas. Farba olejna długo schnie. A ja też nie jestem z tych, którzy malują od razu spod pędzla i spod pędzla wychodzi obraz. Oduczyłem się tego. Kiedyś tak. Wiecie, co mnie zirytowało? To, że ktoś mi przyniósł obraz mój, żeby mu zmienić tło, bo mu nie pasuje do pomieszczenia. Ja się podjęłem tego. Słuchajcie, skopałem cały obraz. Po prostu on nie był doskonały ten obraz, ale miał sobie w coś. A tutaj nagle, no po prostu kit numer jeden powstał. Ja sobie wejdę tutaj w tą bramę. Tutaj widziałem te nasze przepiękne mimozy. Nawet tutaj są mimozy. Jak sobie... No tutaj są takie ładne. O, są ładne, są ładne. Zaraz tutaj urwiemy kilka. Tylko ja bym chciał taką urwać, taką... No nie, no one odpadły, spadły. Ale tam by można by... O, mam. Tylko, że one są takie... Dobrze. O, są. Tylko czy ja je urwię? O. Dał się. O, zobaczcie jak wygląda. Nie wiem czy widzicie. To jest przepiękne. Dobrze. Ja sobie tutaj... O, tutaj mamy ją. I tutaj jest mnóstwo ich. O, ładnie sobie rosną. O, tutaj jest... Tutaj jakiś śliczny kwiatuszek. Ja się nie znam na kwiatkach. Dobrze, wystarczy ta jedna rózga i wracamy do domu, troszeczkę podrasuję, tam podmaluję, tylko ja myślałem, że te liście dolne inaczej wyglądają, czyli to jest taka, aha, one się tak lekko tutaj gną, no dobrze, coś wymyślimy, o tutaj winorośle jest, ale ładne. Trzeba by przyjść i wykopać te winorośle. No. Ja stąd zabrałem... nawet sobie nie wyobrażacie co. Nie wiem co to jest. Przepiękne to. Bardzo ładnie to wygląda. O, to. Nie wiem, co to jest. Ja się nie znam na tym. Zupełnie, ale to ma ładne liście. O, tutaj od spodu takie białe.
Bardzo ładnie to wygląda. Nie znam się na to. Jeszcze o, proszę, tak, taka kompozycja kwiatowa. No przepięknie. Ja zabrałem stąd czarny bez i posadziłem u nas tam. Ładnie rośnie. Czarny bez warto posadzić przy śmietnikach, dlatego że on wydaje taki specyficzny zapach podczas upału i dusi bakterie. Dlatego też sadzono go przy strzechach, przy domach, czy przy tam, gdzie była słoma, na przykład, czy tam zboże, ze względu na to, że właśnie wytwarzał tą duchotę i pioruny nie waliły w te miejsca, ponieważ omijają, ponieważ no, wytwarza się taki w założeniu, można by było powiedzieć, mikroklimat. I w ten sposób go można zaliczyć do panny. Ale to jest tylko ten ze względu na aeroterapię, tak? czy olejki. Ale nie wiem jak inaczej, bo nie zastanawiałem się jeszcze nad czarnym bzem, gdzie bym go zaliczył, ale to wszystko. No teraz teraz za moment, bo kwiaty już się zbierało, ale tu się zbiera kwiaty, zupełnie na co inne są kwiaty, na co inne są owoce, zresztą owoce są trujące, tutaj to wszystko trzeba bardzo podejść do tego bardzo dokładnie i nawet teraz ostatnio dostałem taką książkę, to jest niemiecka książka i ona dzieli właściwie rośliny na liście, kwiaty, fazy okresowe, inne znaki nadaje. Ciekaw jestem, jak to jest robione, bo to jest dosyć interesujące, dlatego że zgoda, tak siemieniem lnianym. Siemię lniane gotowane, siemię lniane prażone, siemię lniane otrzymywany olej z siemienia lnianego, potem siemię lniane jako napar mają zupełnie inne działania. Zupełnie. I siemię lniane na przykład ma wieloznaczeniowe i w tym momencie od właściwie dermatologii do gastrologii działa. To jest jedyny, no faktem, że siemię to słońce i oczywiście główna planeta naszego układu słonecznego i wszystko ok. I już, ale teraz zwróćcie uwagę. Dlaczego mu? I teraz popatrzcie. Tu możecie się nauczyć jednego, ale facet mówi o, przed chwilą mówi o 12 sektorze, tak, dla panny. Ale z punktu widzenia lwa, panna jest drugim, czyli bykiem, sposobem działania. A panna jest działaniem? Jest. Dla lwa? Tak. Dlatego każdy lew lubi służbę. A panna to służba. I co? Zgadza się? Zgadza się. Jesteśmy w ostatniej. A teraz co będzie? Hulaj dusza, piekła nie ma, zabawa będzie. Dzisiaj raj. No, macie astrologię na żywo. Macie tej astrologii, którą ja w gruncie rzeczy profesor Leszek Weres tam to wtłaczał i zawsze mówił do mnie tak. I Ryszard, zobacz, nic nie pojmuję. I zawsze mówię, a ja pojmuję. Mówi, twoja sprawa. No i taka prawda. To jest moja sprawa, czy ja to pojmę, czy ja ugnę się przed nią. Nie mówię uklęknąć przed astrologią, bo to była pierwsza głupota. Ale stosować ją w życiu to jest największy skarb. Największy skarb, jaki istnieje i to życzę wszystkim, żeby... Zresztą dlatego prowadzę ten blog, dlatego prowadzę tutaj te filmiki, dlatego to wszystko jest. To nie jest po to, żeby subskrypcję nacisnąć i już fajnie. Nie, nie, nie. To jest po to, żeby
pomóc człowiekowi myśleć. Ja wiem, że zabieram czas. Ja wiem, że zajmuję czas, no ale trudno, jeżeli nie będę zabierał czasu, to tego się nie nauczyć. No przykro mi bardzo. Nauczycie się dopiero wtedy, kiedy dowiecie się, jak to stosować. A można pić herbatę w filiżance. I są takie. Znacie. Można pić herbatę w szklance. Znacie. Dokładnie. Można pić herbatę w takich czaszach. Takich jak... Można pić herbatę na podstawku, z podstawką. Też się spotkałem z takim czymś. Można tą herbatę nalać do termosu i mieć ją przy sobie cały czas. I zobaczcie, tą herbatę można robić jak się chce. I to zrobiły te kraje, które miały tą herbatę, czy Ceylon, czy Chiny, czy Indie, i poświęciły tej herbacie właśnie całe swoje życie. U nas był profesor Pieniążek i poświęcił swoje życie właściwie jabłku. I czy my to jabłko, no teraz reaktywujemy cydr, ale wybaczcie, ten cydr no nie jest tak, jak powinien być. Trochę czuć chemię i troszeczkę czuć. Mówię do producentów, zastanówcie się, bo jednak dla mnie wprowadziliście ten układ bardzo taki, no nie wiem, czy one tutaj siedzą i się skubią, czy co, bo wygląda to jak po bojowisko, po... Jakby koty tu napadły, no to wszędzie pióra. A gołębie, nie pokazuję tego, bo tego nie widać, to ta kamera nie zobaczy, ale pióro przy pióro. Ale też na drzewie siedzą tutaj wysoko. Nie wiem, czy będzie widać, ale chyba nie. Ale zobaczymy. O, a nie w tą stronę. Bo tam na tych gałęziach siedzą gołębie i skubią się. I pełno jest tych pióreczek. Także tutaj, jeżeli nie pojmiemy pewnych zagadnień, to będziemy mieć problemy. Będziemy mieć problemy typu natura. Dlatego też zszedłem z tematu, ale chcę wam pokazać dlaczego. Dlatego, że natura jest najlepszym nauczycielem, przestrzenią tą. Wracam do tych wagarów. W tej przestrzeni uczymy się życia, dlatego też dzisiaj ci prepersi powstali. To jest to, co w Polsce powstała ta pierwsza partyzantka za Łokietka. Król Łokietek rozpoczął właśnie pierwsze działania partyzanckie. Potem następnie mamy to, że utraciliśmy, czy to ten liść, ten, tu, o, jest jadalny. Kiedyś mogliśmy iść tą drogą i tego uczą. Już rozpoczyna się epoka uczenia i to jest właśnie ten wodnik, ten, że idziemy i możemy bez szkody dla tej przyrody, bo ile nas tu jest, tak? Nawet gdybyśmy wszyscy tutaj łodzianie przeszli do tego parku i rozpoczęli konsumować te w założeniu. Jest to wszystko jadalne, bierzmy tak pod uwagę. To i tak nie zniszczymy tego. Dlatego, że przyroda, jeżeli tniemy na przykład bez, w odpowiedni sposób, ona w przyszłym roku da jeszcze piękniejsze kwiaty, da ten bez. Jeżeli będziemy
w odpowiedni sposób szanować tą roślinę, to co robią osły w winnicy. Przecież Grecy wpuszczali osły do winnicy, bo osły wiedzą, które gałązki mogą zjeść, które nie będą owocować. I w ten sposób ludzie nauczyli się tej paniastości uprawiania winnic. To jest dopiero sztuka, czyli my uczymy się od przestrzeni. I teraz, jeżeli wpuszczamy te osły i mamy te piękne winogrona, jednocześnie one użyźniają to. Dzisiaj pozbawiliśmy te winnice tego i nie mamy tych odmian, bo te odmiany potrzebują tego osła. Jabłonie potrzebują pszczołę. A my dzisiaj pszczelarze proszą o to, żeby przestać opryskiwać w dzień, w nocy. Można opryskiwać, co jest prostą rzeczą. Jeżeli się jedzie tym traktorem, traktor ma światła, w dodatku to można jechać i można oświetlić te sady, ale po co? Ważniejszy jest grosz dla mnie, a co mnie sąsiad obchodzi? Tylko nie patrzy na to, że jest przyroda i w pewnym momencie wyjałowi tak ziemię, że sprzeda korporacji pod halę. Bo tak wyjałowił, że z pierwszej klasy zrobił 10. klasę. Zostawił tylko piach. To, co się stało w tej miejscowości, w której mieszkałem, pod Kołobrzegiem była fabryczka mączki rybnej, wysypywano mączkę rybną i tak zrobiono, że dzisiaj na tym piachu nic nie rośnie. Wyginęło kompletnie wszystko. Dlaczego? Dlatego, że weźcie moczkę rybną sobie, potrzymajcie ją w jakimś garku, nalejcie wody, zobaczycie jak to skiśnie i co się stanie. Jad kiełbasiany zrobi, a jad kiełbasiany potem co? Wysterylizuje kompletnie wszystko. I w ten sposób pozbawiono. Oczywiście, że dobrze, bo zrobiono miejscowość nadmorską. Jaką nadmorską? Z największą oczyszczalnią ścieków? Fabryczki mączki rybnej już nie ma. Bo się nie opłaca, bo okazało się, że to jest niebezpieczne. I tego już nikt nie chciał jeść, ale jak ja pojechałem tam, to nawet jajka w środku było czuć mąką. Bułki było czuć mąką, bo wysypali pod mąkę, pod zboże. Można było się wściec. Trzeba było 60-70 km od tej fabryczki kupować cokolwiek, bo wszystko, nawet jabłka, było czuć rybą, bo wsypali pod jabłonie. To jest ta paniastość. To jest ta ostatnia dłada. Muszę to mieć, lew! Zobaczcie, co się dzisiaj będzie działo przez te ostatnie chwile. Popatrzcie sobie, bo możecie historycznie zobaczyć te kilka dni, te ostatnie 2,5 dnia w tył. Zobaczcie, jaki to jest cyrk. To jest dopiero samograj. To jest świat iluzji. Pięknie to wygląda. No ale cóż. Żyjemy w życiu. Jesteśmy zadowoleni, że jesteśmy. I tylko my. A co będzie po nas? A co to nas obchodzi? To jest nasze życie. To, że wyginą gołębie, bo to są szczury. Jakie szczury? Tyle, ile wyrzucimy na śmietniki i takiego jedzenia, one tak teraz będą żyć. Te obrożne, one nie pójdą na śmietniki, bo one się żywią zieleninką. Ale ich też nie lubimy, bo są gołębiami, bo są podobne. I tak kodujemy psy. Tak kodujemy właściwie wszystko. Tak zakodowaliśmy Australię. Z królikami. Dzisiaj mają kłopot.
że z Australii idzie najdłuższy płot. Tak potrafimy robić. I do 63 roku będziemy strzelać. Strzelaliśmy jako biali ludzie do aborygenów. I oni mają być wdzięczni i my ich kulturę teraz preferujemy. Gramy na tych trąbach i jesteśmy cudowni, a oni nas uczą. Oni nas niczego nie nauczą, to my się musimy uczyć od nich. Wiecie kiedy? Może w epoce wodnika, w połowie, oni pokażą, co potrafią. Oni będą może wykładowcami naszymi. Dogoni ci inni, wszyscy ci. Ci Majowie, którzy uciekli gdzieś w góry i ci z Angkor Wat i jeszcze inni, ale Khmerowie czerwoni ich wyrżnęli tam co do Joty. Może trzech zostało. I wtedy może odkopie się między łapami Sfinksa. Mówiłem wam o tym obrazie muchy. Zobaczcie go sobie z tą mandalą. Zobaczcie tam, gdzie jest lew. No nic, trzymajcie się. Ja już wracam ze swoją... jaki to ładny kolor jest. No i trzymajcie się, powodzenia. Z Bogiem.